Siema. Myślałam żelek? Żejemy żelki. Co? Test żelek. Tak, test żelek. I są... Niektóre są dobre. A niektóre są niedobre. Niektóre są twarde. Bo są stare. A niektóre są miękkie. Bo są dobre. No i czekamy na Jojo Smoroda. Tak, bo Jojo Smoroda się oczywiście spóźnia. Także Jojo, proszę tam szybciej. Ta wygląda jakby była z czysta i pyszna. Poznałaś szybko, bo ja już robię ten... Ile pianek w buzi challenge. Ona jest pyszna. Jest mięciutka. Dobra, ja już więcej nie jem, bo będę zaraz jadł sushi. Dobra, czekam na Jojo. Teraz możemy was już oficjalnie przywitać, ponieważ przyszedł Jojo. Jojo, spóźniłeś się. Na moim zegarze widnieje godzina bardzo późna. Ale wybaczam ci to, ponieważ według mojego zegarka, bo mam zegarek fajny, wynika, że wszystko jest okej i zdążymy. No. W każdym razie, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy testowali sushi. Długo się zastanawialiśmy nad w ogóle wieloma opcjami, czyli burgery, pizze, bary mleczne. Także jeżeli chcecie takie filmy, to dajcie znać w komentarzach. No i zostawcie oczywiście mnóstwo w górę. Zatrzymajmy się, bo jesteśmy już pod pierwszą lokalizacją, gdzie będziemy testować sushi. Najlepsze i najgorsze według ocen na Google. Wpisywaliśmy też sobie w Google w wyszukiwarce, czy najgorsze lub najlepsze sushi. Najgorsze ciężko jest znaleźć, bo nie było jakichś postów. Sugerowaliśmy się tym, żeby to miejsce miało dużo złych opinii. Tak, po prostu dużo złych opinii. I znaliśmy jedno, które ma słabe oceny i dużo złych opinii, ale o tym później, bo najpierw idziemy do najlepszego według Google'a sushi. Które ma bardzo dużo opinii, bo chyba 2100. Ponad 2000, zresztą wy sobie zobaczycie gdzieś tutaj. No, ma ponad 2000 opinii i ocenę 4,5. Co prawda znajdą się sushi, które mają lepszą ocenę, ale drugie pod tym to jest jakieś Yumi sushi, coś takiego. Yumuki, no nieważne, nie umiem tego mówić. Ma 4,7 ocenę, ale ma 1000 ocen. 77 sushi. Musimy powiedzieć jedną ważną rzecz. Sushi. Jest najlepsze. Według, tak mówię, według rankingu. Że musimy zwracać uwagę na kilka rzeczy. Tak, właśnie, kryteria musimy mieć jakieś, tak, nie? Musimy patrzeć na obsługę. Myślę, że ocenimy. Tak. Nawet Jojo oceni, nawet Jojo oceni. Na lokal. A później weźmy coś na ciepło, żeby zobaczyć, czy jest dobre. Musimy w tę purze coś musimy wziąć? Jakąś konkretną rybę na przykład, żeby zobaczyć, czy ta ryba jest świeża. Oczywiście znawcami nie jesteśmy, choć sushi bardzo lubimy i jemy je bardzo często. Ale zjedliśmy już w wielu miejscach sushi, tak. W wielu miastach, w wielu krajach. I wydaje mi się, że nie jesteśmy zbyt krytyczni. W sensie częściej nam coś smakuje, niż wybrzydzamy. No. Chyba rzadko kiedy się zdarzało, żeby coś było takie. Jedliśmy sushi w Portugalii, jedliśmy sushi w Danii, ja jadłem sushi też w Ameryce. Mamy doświadczenie też z innych krajów, jak to sushi tam smakuje. I w Polsce ogólnie sushi jest zwykle dobre. Naprawdę jest zwykle dobre, nie? Albo my jesteśmy zbyt mało krytyczni. Nie, wydaje mi się, że sushi też ciężko jest zepsuć. Dzisiaj pobawmy się i zostańmy będziemy krytyczni. Krytykami. Tak, dzisiaj będzie Amaro, Masterchef, Magda Gessler. Tylko od strony sushi. Dobra, to wbijajmy. Do naszej pierwszej lokalizacji. Najlepszej w Krakowie. Ogólnie to mam poszkodzoną rękę. Pokonał mnie bokser. Ja pokonałem jego. Tak go cofnąłem, że myślę, że tak go cofnąłem, że... Hidra jeszcze tam stoi. Czuć, że w ogóle działa. Tak. Ja myślałem, że się zepsuł. Pachnie ładnie sushi. Czuję, od razu czuć ładny zapach rybki i tego ryżu. Przynajmniej ja odczuwam. No i co, no to jest najlepsze sushi, więc tutaj spodziewajmy się, że naprawdę będzie bardzo dobre. Jeżeli cokolwiek będzie złego, no to też powiemy. Ale tutaj no jednak, no jakbyś szła do najlepszej restauracji, no to nie może być niedobre jedzenie, no wiesz co. Mnie najbardziej ciekawi druga lokalizacja, czyli najgorsza. Jest w ogóle ważna sprawa, nie byliśmy ani w tym sushi, ani w tym drugim, do którego pójdziemy. No. Nie byliśmy nigdy. A tutaj kiedyś chcieliśmy wejść, ale ostatecznie nie weszliśmy. Futo Philadelphia i sake futote. Zupa tajska z krewetkami? No. To bierzemy do tego zupę tajską z krewetkami. Co prawda to nie jest sushi, ale spróbujemy sobie zupkę. Jojo sobie zje najwyżej. Jojo lubi ostre rzeczy. To będzie to miał sake futote z Philadelphia do małaka, tak. Nie sprawdziliśmy tego, ale na pewno tak. Ufamy pani. Dziękuję bardzo. Wszystko normalne, nie? Zwykła, tak. Po prostu miła pani i tyle. Więc myślę, że to doświadczenie będzie okej. Okay. Prawda jest taka, że każdemu zdarzy się gorszy dzień. Do każdego się można czasem doczepić, nie? A są też ludzie, którzy bardzo zwracają uwagę na przykład na to, że ktoś ci, nie wiem, zapomni powiedzieć smacznego i potem daje jedynkę na Google'ach, bo... Albo nie powie dzień dobry. Bo mówi, że jesteś niemiły, nie? A to czasami ja też pracowałem na przykład, może nie w gastronomii, ale pracowałem w publicznych miejscach, jak sklepy i w ogóle, no i czasami się zdarzy, no jak masz, nie wiem, gdzieś tam dużo stresu, czy coś, że mi się wydaje, że ty zawsze byłeś miły. W sensie, nie wiem, ja na przykład też tak pracowałam. Wydaje się, że ja byłem miły zawsze? I wiem, i ja też byłam na przykład. Mam nadzieję, każdy, kto kiedykolwiek u mnie coś kupił, pracowałem w wielu sklepach. Ale ja też na przykład zawsze byłam miła dla ludzi, bo nie umiem być niemiła, bo jeżeli... No, ale czasami ludzie odbierają, że jesteś niemiła, jak zapomnisz mi powiedzieć przepraszam, do widzenia albo coś, nie? Dobra, spróbujmy glony. Glony są spoko. No i to jest też coś takiego, że chyba tego się nie da zepsuć, nie? Pyszne. No to dobre są takie glony. I love glonas and wodorostas. Bardzo szybko zupka. Dziękuję. A jest tam jakiś makaron czy coś? Nie wiem, ale jest krewetka. Próbujesz? Czemu krewetkę? Nie wiem. Ale może zjem. Nie, ale a sobie zjem. Powiedział. Jezus, jeszcze... Dawaj krewetkę. Dawaj krewetkę.
Czemu krewetkę? W sumie nie wiem, ale sobie się... Nie lubię krewetek. To będzie mój pierwszy raz od 5 lat, kiedy lubię krewetkę? Nie, wczoraj jadłeś w sushi. Hej! Ta krewetka nie jest taka zła. Wow, bo krewetki ogólnie nie są takie złe. Chyba, że jesteś Mateusz Drąbka, który mówi fu, krewetki są niedobre i okropne. Spójrz sobie, według mnie jest przepyszna. Tak? Serio, no jest bardzo dobra. Dobra, jest to trochę ostre, jak na moje. Wiesz, jak nie wiem jak wiem. To... No właśnie, na nie to... No, jeżeli chodzi o nie, to ja wiem. Dobra, a w ogóle, zupę czemu, jest pyszna, ale czemu... Mówię, Jezus, nie da się zewą jaką, ale moje jedno pytanie. Czasami jest różowe, a czasami jest białe. Ten też imbir, czemu? Bo one są różne. One są chyba w różne zaprawy, czy coś takiego. Jezus Maria. Mamy na jednym talerzyku i to mi się podoba, bo to są te kwiatuszki. I je się je w ogóle. Z tego co wiem, to te kwiatuszki się je. I podane mamy wszystkie na jednym modnym talerzyku. A my przecież wzięliśmy wszystko z łososiem, tylko tu jest... Takie, że to było w tempurze, więc jest trochę na ciepło. Tu jest wędzony, a tu jest pieczony. Ogólnie zupa była pyszna. Zupa była przepyszna. Glony pyszne, sałatka pyszna. Ale sałatka tak. Glony to po prostu są... One są... Który kawałek pewnie gotowe. Musimy ten sam wziąć. Tempurkę wziąłem. Dobra, to poczekaj na mnie, dobra? Ja sobie wezmę troszeczkę wasabi, ale takie mini, bo... Ja bez, testuję bez. To będzie najlepszy test, bo wasabi zabija troszkę smak. 3, 4... Dobre. Ty jesteś fanem tempury, więc trzeba powiedzieć. Ja jestem fanem tempury w sushi, bo na sprawę, że, no, że masz ciepłe sushi. Ale jak jest cała rolka w tempurze. Wtedy czuję, jakbym miał faktycznie jakiś obiad bardziej, bo wiem coś ciepłego. Tylko właśnie dlatego. Dobra, jest bardzo dobra. Bardzo, 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 bardzo dobra. Dobrze, panu zjedziesz tylko? No, mięciuszki takie rozpływa się fajnie. Dobra. Ja już wiem, że to sushi będzie pyszne. Ono już jest pyszne. Chodzi o to, że po prostu już nic z tego nie zepsuję. Wydaje mi się, że jadłem lepsze, ale nie w Krakowie. O nie, chyba rozpadło mi się. Wiesz? W Warszawie. Mhm. Czy te kwiatki można zjeść? Kwiatki są jadalne. No, tak myślę. To przetestujemy kwiatki. Dostajemy kwiatki? No. O nie. O nie. Dobra, kwiatki. Kwiatki? Nie wiem. Czuję się, jakbym zerwał z porany i zjadł. Tak smakują, jakbym zerwał z porany i zjadł. Nie no, może trochę lepiej. Zdarzyło się zjeść kiedyś kwiatka. No, ale róże na przykład. Róże? Bo ponoć białe róże są jadalne. Albo zjadliwe, albo jakieś. Wszystko jest zjadliwe. Zależy, czy się coś stanie, czy nie. Jadłam kiedyś róże i wydaje mi się, że była niedobra. Choć w sumie nie wiem, czy można było ją mieć, ale ja zjadłam. Nie no, według mnie jest bardzo dobre. Jest pyszny łosoś. Jest pyszny łosoś, no. Jest pyszny łosoś. Ja wystawię swoją ocenę, ty też wystawisz swoją ocenę, ale tak już wyjdziemy. I Jojo też wystawi swoją ocenę, Jojo sobie zaraz też spróbuje. Myślę, że trzeba pani tutaj zostawić na piwek. Zostawimy. Znaczy ja zostawię. Tak, pani zaznaczyła, że kartę stałą klienta. Mam coś między zębami, ale nieważne. I powiedzieliśmy, że nie mamy. A pani powiedziała, dobra, okej. Okay. I Mateusz powiedział, że to w takim razie założymy sobie najwyżej. Pani podeszła i powiedziała, no tutaj z tym macie zniżki, tutaj, że 30%, 40%, 50% przy kolejnych wizytach, ale na zachętę już dzisiaj dostaniecie 50%. I zapłaciliśmy 75 zł za zupę, sałatkę, 6 razy słuszne sushi, 2 razy po 6 i raz razy 4. I karafkę wody litrowej. Nie wiem, czy była za darmo, ale pewnie kosztowała spiątkę. Byłoby 150 zł, zapłaciliśmy 75. Cena do jakości... W sensie przychodząc tutaj za każdym... Najwyższa ocena na świecie, nie? Za każdym razem będziemy jedli ze zniżką. Za każdym razem. Dobra, jest super. Ja wstawiam tutaj piątkę. Ja też. Rzeczą? Zdecydowanie. Piątka. Dużo też piąteczkę, także nie dziwię się. U nas trzy piąteczki i tyle. I miłego dnia, moi kochani, miłego dnia. I oczywiście wszystko... 50%, nie no, widać, 50% za wszystkim, pyk. No i miłego dnia mi pani napisała, nam znaczy się pięknie. Stanowię w takim razie dipę, zamykamy. Pamiętajcie, żeby dawać napiwki. W sensie serio, jeżeli w restauracji wam się podoba i jest super, zostawcie napiwek, no bo wtedy jest miło. No i co, super. Super, bo zjedliśmy naprawdę bardzo dużo, tak naprawdę. Chyba nigdy, Mati, jak szliśmy gdzieś na sushi, nie zdarzyło nam się zapłacić takiej kwoty, naprawdę. Sushi nie należy do najtańszych dań. A... No nie należy, a tutaj jesteśmy naprawdę mega zaskoczeni. Wszystko od początku do końca przebiegło tak, jak powinno. W najlepszym sushi w Krakowie. Czyli było dobre, było miło, było fajnie i jeszcze dodatkowo było tanio, co dla mnie to jest po prostu niesamowite. No i co, moi kochani, jesteśmy w galerii w Krakowie i tutaj w jednej z galerii w Krakowie tutaj mamy ponoć najgorsze sushi Kalifornia, ponoć najgorsze sushi. Od razu widać, że no, na pewno będzie gorsze. No, jest jakiś taki otwarty bar. Nie wiem, czy w ogóle tutaj są kelnerki, bo to wygląda tak, jakby była sama obsługa, no ale zobaczymy za chwilę. Chyba trzeba podejść samemu, też mi się wydaje. Próbujemy, zobaczymy jak
będzie w najgorszym sushi. Tak. Ogólnie jesteśmy w galerii, więc tutaj i tak wydaje mi się, że ten poziom nie będzie aż tak zły. Ja muszę powiedzieć, że chyba jestem chora. A ja muszę powiedzieć, że nałożyłem przed chwilą sobie w Scandinavian Clinic, także jak ktoś chce sobie zrobić fajne ząbki, to zapraszam do Scandinavian Clinic. A tak poza tym, no to... Nie powiedziałeś, co zrobiłeś. No właśnie, nie ważne. Zrobiłem. Drucik założyłem. Założyłem drucik nowy i jutro będą mnie bolały zęby na nowo. Więc spieszmy się jeść, póki spieszmy się jeść sushi, tak szybko, nie będę mógł go jeść. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsza pani, pani po prostu nam rzuciła karty. Tak, nie lubię już tej pani. I to serio. W sensie położyła po prostu tak. Wzięła i tak. No. Położyła? Proszę. I poszła dalej. No. Więc to już jest pierwsze takie, no, że wiemy, znaczy, że jesteśmy... Może... Wydaje mi się, że jest duża szansa, że jesteśmy też na to nastawieni. Nie, nie przesadzamy. Dodam, że zdążyła dwie karty, a jest na trójkę. No właśnie. No miejsce na pewno nie jest jakoś mega przyjemne. W sensie, no bo jesteśmy naprzeciwko sklepu elektronicznego, więc z niego co chwilę wychodzą ludzie i nas patrzą, jak jemy. Jesteśmy obok schodów. Z której strony byśmy nie byli, to gdzieś chodzą ludzie tak naprawdę. No i taka otwarta przestrzeń. Dobra, ale tego też nie możemy hejtować, bo wiesz, to jest takie szybkie sushi. No. Nie, ale dobra, to też może być, ale to też może być jakieś wpływ na ocenę. Długi czas oczekiwania ponoć, niefajna obsługa. Patrz, z tego co wyczytaliśmy. Czas... Przeczytaj może coś, nie? Jaki czas oczekiwania? Jest 19.30 równo. Jest 19.30. Ogólnie to wygląda tak, że jest dużo jedynek. Piątek i jest w ogóle więcej jedynek niż wszystkich innych ocen. Bo jest więcej jedynek niż piątek. Ten tak pokazują słupki. Wy tego może nie widzicie aż tak bardzo, ale tak pokazują słupki. Piątki się tam nie kończą, jedynka jest do końca. Jest ocena 3.1. Dramat, sushi bez smaku. Po trzecim kawałku. Właśnie mów, głośniej. Dałam sobie spokój, bo się bałam problemów żołądkowych. Do tego miejsca podchodziłam dwa razy. Za pierwszym zrezygnowałam z powodu czasu oczekiwania. 30 minut przy zajętym tylko jeden stoliku. Wow. A mamy zajęte stoliki, oprócz nas jeszcze dwa. Plus no. Tam panie dwie nie dostały jeszcze jedzenia. Dobra, byłam wraz z chłopakiem, nie polecamy krążki, sushi rozwalały się, nieważne czy jedzący pałeczkami, czy próbując poradzić sobie palcami. Jest jedna opinia i nawet ktoś polecał zdjęcia. Że słabo wygląda. No nie wygląda zbyt ładnie, nie ukrywam. Wodorosty wyglądają trochę inaczej, to od razu da się zauważyć. Jest, to się udało, ale już myślę... Ej, nie są dobre, nie są tak dobre jak tamte. Nie są, naprawdę? W sensie, ja widzę różnicę. Są grube i są kwaśne. No tak. Znaczy myślałam, że to będzie jedno i to samo, dlatego że... To mi się wydawało, bo nie jest to samo. Ale są twarde, prawdzie... czujesz? Są gorsze. Są gorsze, bo jadę nawet sklepowe właśnie u ciebie i no one właśnie. Były naprawdę dobre. Dobra, to sałatkę minus, ale sałatka to nie sushi. Ale to już jest pierwsza rzecz, która mi się nie podoba. Wziąłem zupę tylko po to, żeby wziąć zupę, bo tam też wzięliśmy zupę. Ale niestety pani miała tylko zupę miso i nie wiem, czy to będzie dobre. O, okay. Mi nie smakuje, ale możliwe, że nie lubię... Nie smakuje ci. Ja nie, możliwe, że nie lubię zupy miso po prostu. Bo zupa miso ma taki... jest dosyć specyficzna, nie tego co pamiętam. W sensie... ja robiłam znaczy... Poczekaj, ja przez to, że trzymałam dietę przez ostatnie dni, miałam w przepisie zupę miso i robiłam sama w domu zupę miso i była dobra i robiłam ją też z tofu. Oczywiście ja nie jestem w ogóle kucharzem ani nic, nie wiem, czy mam jakieś zdolności. No, ale miałaś przepis, że... Miałam przepis, wiedziałam jak zrobić, zrobiłam i wyszła dobra, a to jest woda i nawet nie jest... No. Nie ma specjalnego musimy smaku. Dać Jojo'owi, bo Jojo będzie taką trzecią osobą... Czekaj, spróbuj jeszcze z tym tofu. Która... Teraz coś się wypowie, nie? Spróbuj sobie jeszcze tak tej samej wody nawet. Samej wody, no. Jojo pewnie powie... Aaa! Nie, Jojo, musisz krytycznie, wiesz o co chodzi. Jadłeś lepsze zupy. Znaczy, zupę mi sobie drugi raz. Ta jest gorsza od tej, którą jadłem, no ale żadna z nich nie powalała. Ja też jestem fanem. Jak dla mnie, to by tu trzeba dolać ze dwie łyżki sosu sojowego i może by było. No właśnie, ona jest totalnie nieprzyprawiona i jest tak jakby, nie wiem, jest nijaka po prostu. Ej, serio, wygląda bardzo słabo. Daj jej postać chwilę. No. To jest sama woda. O, Jojo nabrał wody. Jojo, to teraz łyk wody. Czekaj, patrz. Jak smakuje woda? Jak smakuje woda? Tłusta woda? Woda z podsmakiem szczypiorku. Powiem tak, może się ktoś znajdzie w komentarzach, kto powie, Ola, tak powinna się rozwarstwiać. Ale dla mnie to nie wygląda totalnie apetycznie, serio. Dyskutowaliśmy przed chwilą i faktycznie mi się zdarzyło jeść zupę miso, Jojo też miał. I zupa miso nie powinna się rozwarstwiać. W ogóle według mnie większość zupki nie powinna się rozwarstwiać, tak szczerze. Wydaje mi się, że tak, czasem jedzenie może się rozwarstwić, wiesz, bardziej się tam gdzieś wytrąci tłuszcz czy coś tam. Ale chodzi o to, że tutaj dostałeś to i to się stało w ciągu minuty. No, w ciągu minuty. To stało przed tobą, że ona się zaczęła rozwarstwiać, no to tak się nie powinno dziać. Patrzę na tę górę, patrzę na tę górę. O kurwa. Nie zauważyłam tego, ta tempura. Jest przypalona i prawie w ogóle jej nie ma, a jak jest, w sensie jest tylko delikatna, jest przypalona. Macie porównanie, jak wyglądała tempura w tamtej knajpie. No, macie tutaj tempurę złocistą, taką ładną, jak powinna wyglądać. I macie teraz to. Wow. I teraz musicie mi powiedzieć, czy to wygląda tak samo. Wydaje mi się, że nie. Nie smakuje mi. Mnie nie smakuje, to samo. Nie czuję... Znaczy, no nie, po prostu mi nie smakuje. Zjadłbym. Jest przypalone, czuję smak przypalenia troszeczkę. Patrz na i to. Jest glutowate jakieś. Patrz na to.
na to. To wygląda dramatycznie. To są przyjarane, są chrupiące i przyjarane ogórek i grzyby. Mnie już zaczynają zęby boleć, mi się ciężko to jadło. Według mnie to nie jest takie złe. Ale to jest bardzo ciężko zepsuć, nie? Mnie łosoś nie smakował. Ogólnie gbić. No. Nie jest jakiś super dobry łosoś, dlatego że są takie bardzo duże kawałki i jest trochę mniej, ma taki mniej intensywny smak. Zobaczmy. Ale nie rozwala się i nie czekaliśmy aż tak bardzo dużo, długo. No. Czyli można bardzo powiedzieć, że... Ktoś miał pecha. Ktoś miał pecha, ale można też powiedzieć, że sushi nie jest aż tak niskiej jakości. No. Jakby można było się tego spodziewać po opinii. Jednakże no ja, jak widzę tą tempurę, to no, za nią bym dał jeden, serio. No, ja strasznie lubię sushi. Ja bardzo lubię tempurę. Podejrzewam, że gdybyśmy tutaj i przyszli... ja bym dał jeden za to. Gdybyśmy tutaj przyszli tak prywatnie... Nie na odcinek, a teraz i... próbujemy jednak nie oczerniać jak najbardziej się da. Prawda? No, wracając. Gdybyśmy tutaj przyszli prywatnie i wiem, że prawdopodobnie ja bym sobie zamówiła tą rolkę i byłabym zadowolona, a on by sobie zamówił tą rolkę i byłby... Tak. Byłbym zły. Tak. Co sądzisz o tej tempurze? Zjadłeś. Nie najlepsza, tak łagodnie powiem. Znaczy ja w ogóle mam jeszcze moją cenę z tym złożona, że nie lubię sushi w tempurze, ale tam to było dobre, które jedliśmy. No, no właśnie. Ono było takie... A normalnie bym nie wybierał tempury. Te dwa kawałki wyglądają fatalnie. Te dwa kawałki wyglądają fatalnie, ten i ten. Powiem tak. Jak można przypalić tempurę w sushi? Prywatnie idąc, z automatu daję jeden. Przez to, że nagrywamy odcinek, nie chcemy po prostu, żeby to też wyszło, że przyjdźmy tutaj powiedzieć, że Boże, tu jest najgorsze sushi ever. No. Pewnie zjemy kiedyś sushi jeszcze gorsze. Gorsze sushi może być chyba tylko to, jak czasem są sklepowe. W sklepach, ale one stoją. Czasami dwa dni. Ale czasem są pyszne, na przykład potrafiliśmy kupić sobie sushi, które było przepyszne, w sensie w Carrefourze na przykład. Dlatego, że to są świeże sushi, bardzo dobra, często. Ale... To które sushi, są robione tam. Ale to sushi, to jest na przykład w jakimś Carrefourze, czy w Żabce, czy coś, smakuje tak jak to. Smakuje tak jak to. Albo jest nawet gorsze. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, to sushi z Lidla jest straszniejsze od tego. No i myślę, że nie przesadzając, możemy dać niższą ocenę. I nie możemy tego zwalić na to, że się nastawiliśmy. Bo z pięciu rzeczy, które zamówiliśmy, dwie były okej. Okay. No także, no mi się wydaje, że będziemy płacić. Ja już na pewno nie chcę jeść nic. Jak nie jesz tego kawałka, to ja go zjem. Darmowe to doję. A, Jojo, darmowe to doję. Znaczy, ja jeszcze muszę zrobić eksperyment z zupą i ją zamieszać i zmierzyć stoperem, ile jej zajmie rozwarstwienie się. To myślę, że możesz to zrobić. Możesz mi dać kamerę, to zrobimy. Wymieszana. Hop. Poszedł stoper. Ciekawe, ile zajmie zrobienie wody z zupy miso. Po minucie, już mamy minutę 30, udało się wytrącić wodę z zupy. Więc jakbyście się chcieli napić kiedyś. Zupy z wody. No to już. No. Sama woda. To możecie sobie odtrącić i być git. Podeszłam się spytać, o co chodzi z tą zupą, w sensie dlaczego się rozwarstwiła. Pan powiedział, że gdzie? Ja powiedziałam, że no, rozwarstwiła się. Tak ten, no, powiedział, że bo takim jest sposobem robione. No to powiedziałam, aha. Powiedziałam, że chyba nie tak powinna wyglądać, a on powiedział, że no i widocznie to jest taki sposób i tak wygląda. No a ja się spytałam, czy... Słuszny argument. Tak, o co chodzi z tą tempurą, w sensie... Czy nie, spytałam się, w jakiej tempurze robią, że ona tak dziwnie wygląda. A on powiedział, że to jest taki inny rodzaj tempury. I powiedziałam, że to chyba nie tak powinno wyglądać, a on powiedział, że to jest na jakiejś mniejszej ilości oleju i że to jest opiekane, coś takiego. Powiedziałam, że to chyba dlatego to jest takie wręcz spalone, a nie ten. A on powiedział, że no może. No więc w sumie do niczego się nie dowiedziałam, ale... Znaczy tutaj prawdopodobnie pracują sushi masterzy tacy, że zostali sushi masterem 3 tygodnie temu na przykład. Jak już obczajałam ofertę pracy, że jesteś sushi masterem, serio, było to kilka miesięcy temu. Jesteśmy już po drugiej lokalizacji, po najgorszym sushi według Google w Krakowie. I faktycznie nie było dobre, przynajmniej według mnie. Znawcą sushi bardzo dużym nie jestem, ty chyba też. Nie możemy, w sensie nie możemy się też nazwać jakimiś niesamowitymi znawcami sushi, bo musielibyśmy tak, też umieć robić je. Nie oceniamy ryżu, nie oceniamy tego typu rzeczy, tylko wiesz, no tak... Czy to jest dobre? Czy to dobrze wygląda? Sprawdziło się. Sprawdziło się? Tak. Ocena faktycznie dałbym mniejszą niż nawet moją średnią. Moją średnią 3,1. Ja bym dał 2. Gdyby można było dawać połówki, to ja bym dała 2 i... Nie, no ja bym dała 3. Ja dwójeczkę. Dużo dwójeczkę, no. Czyli troszkę zaniżamy średnią nawet taką, jaką mają. A ja jestem wszystko żerna, dlatego... No mi rzadko kiedy coś tak przeszkadza. Cenowo 125 zł. 25 zł taniej niż tam, bez rabatu tak jakby, nie? Trochę jednak zapłaciliśmy. A nie kupiliśmy tyle jedzenia, żebyśmy się najedli w dwie osoby, tak naprawdę. Powinniśmy wziąć jeszcze jedną w zupę. A czy gdyby wszystko było zjadliwe, to... No okej, okay, ale powinniśmy wziąć... najedli. Jeszcze jedną w zupę powinniśmy wziąć, myślę... Nie dostaliśmy też na przykład tej przystawki, tych glonów. Także tutaj jest różnica klas i to widać od razu, że po prostu tutaj jest jakiś taki bar sushi, a tam po prostu faktycznie jest restauracja sushi, która jest na wysokim poziomie. Same oceny mówią przez siebie. W każdym razie, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, bo myśleliśmy nad burgerami, nad pizzami, nad barami mlecznymi, mówiłem, ale mówię jeszcze raz, żeby przypomnieć. Zostawiajcie dużo w górę i oczywiście zostawiajcie subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami. No i tyle. Zjedliśmy dwa razy sushi.
Jedno było ok, drugie było troszkę słabsze. W każdym razie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i będziemy się żegnać z wami. Także trzymajcie się i...